Spotkamy się tam. O, super. A mogę was okraść? Mogę, fajnie. Otwórz. Świetnie. Nie macie tu czegoś jeszcze? Apteczka. Gdzie jest apteczka? No, gdzie jest ta apteczka? Aha, na dole. Tylko dlaczego apteczka daje kredyty, jeżeli dobrze widziałam? Dobra, nic tu więcej nie ma. Oj, nie wiem na jakiej zasadzie to będzie wyglądać, ale... Zobaczymy. Na razie to ja jeszcze nie wiem, gdzie jest ta klinika, więc... Tam coś chyba jeszcze było. Cel mi się pokazuje gdzieś... Tam. Aha, myślałam, że tu jest jakieś przejście. No dobra, to idziemy tu. Cenna rzecz. Co to jest? Nie wiem. Jakiś karabin szturmowy. Welcome, Kokomo Plaza. Super. Okej, okay, to z... Wow! Otworzyć ogień! Co się dzieje? Jezu! Wróg się zbliża! Cholera! Gdzie? Błękitny słońce, no dobra. Dobra, to był świetnie. Odpalam strzał wstrząsowy! Czysto w miarę. Ale brzydki ekran mi się zrobił, no. O, ha, to jest chowanie broni. Dobra. No, ale wczytuj się szybciej. O, ludzie. A, tu było. A tu co jest? Wrogi tu jednego mniej! Uwaga! Weszło w cel! Uwaga! Nie wiem, czy ja w ogóle trafię. Jednego mniej! O, tak nie. Jest! Boże, ja w ogóle nie umiem tutaj walczyć, seryjnie. O nie, brońcie mnie! Doskonale! O, nie.
to jest? Miranda, zrób coś. No to jest. Jezu, taka strzelanina normalnie. Mam wrażenie, że gorzej to wygląda niż w jedynce. To już koniec. Oddały spory kawał terenu. Bardzo mi się to podoba. O Boże. Masakra, jaka walka. Jezu, co to było? Tu są drzwi. Czekaj, schowaj tego. Wrogów już nie ma. Dobra. Pozbierajmy wszystko. Się wystrzelałam z amunicji. Tu coś jest? Nie, chyba. Tu są jakieś drzwi. Czy ja mam iść tu? Chyba tak, ale ja bym jeszcze poszła te inne drzwi. O, ale się szybko męczysz, kobieto. Co to za drzwi? O, tu coś jest dla mnie. Tak, takie miłe niespodzianki to ja lubię. Hej, zjeżdżaj, byliśmy tu pierwsi. O Boże, szabrownicy. Hej, nie słyszysz? My to znaleźliśmy, to nasze. Daj spokój, same śmieci, ten lokal jest jeszcze gorszy niż poprzedni. O Boże. Co robicie w tym mieszkaniu? To wy zabiliście tego Turianina? Co, tego tam na podłodze? Nie, to dzieło zarazy. My tylko inwentaryzujemy jego dobytek. Okradacie umarłych.
Nisko upadliście. O co się rozchodzi? Przecież nie będą tęsknić za tymi gratami. Wykazujemy się przedsiębiorczością. Zaraza nie dotyka ludzi, więc możemy się obłowić. Poza tym, jeśli my tego nie zabierzemy, zrobią to worcze albo błękitne słońca. Lepiej my niż oni, co nie? Dość tego szabru. Bo co? Zastrzelisz nas? Zaraza nie potrwa wiecznie. Kiedy wrócą błękitne słońca, nie spodoba im się, że szabrujecie na ich terenie. Tak. No, może się nie dowiedzą. Wokół same trupy, kto miałby im o tym powiedzieć? Warto tak ryzykować? Dla kilku szpargałów martwego Turianina i garści kredytów? Chcieliśmy szybko napełnić kieszenie, ale z tego, co mówisz, to nie najlepszy pomysł. I tak nie było tu niczego cennego. Masz rację, to się nie opłaca. Tak swoją drogą, to my też jesteśmy tutaj czymś w rodzaju szabrowników. Bo też chodzimy po pomieszczeniach i zabieramy różne kredyty. Włamujemy się do sejfów. Znasz salarianina Mordina Solusa? Tak, znam go. Ma klinikę za rogiem. Jeśli tam idziesz, weź zapas amunicji. W okolicy roi się od błękitnych słońc i worczów. Wow. Co jeszcze możesz powiedzieć o zarazie? Nie wiem. Zaczęła się z tydzień temu. Obcy zaczęli padać jak muchy. Potem dzielnicę objęto kwarantanną. Stwierdziliśmy, że musimy o siebie zadbać. Zaczęliśmy przetrząsać mieszkania i zabierać, co tylko dało się wynieść. Wtedy myśleliśmy, że to świetny pomysł. Nie przemyśleliśmy sprawy do końca. Co wiesz o worczach? Błękitne słońca ich powstrzymywały, ale teraz złapały zarazę, a worcze próbują przejąć dzielnicę. Nie wiadomo, kto będzie górą. My wolimy się od tego trzymać z daleka. Powiedz mi wszystko, co wiesz o Mordinie Solusie. To wariat. Opatrzy ci postrzał za darmo, a potem cię spierze i wyrzuci na zbity pysk, jak będziesz chciał podprowadzić jakieś prochy. Powiedz szczerze, należało ci się. On nie może być lekarzem. Żaden lekarz nie załatwiłby w ten sposób oddziału błękitnych słońc. Wiem tylko, że w jego klinice lepiej nie podskakiwać. Okej. Ta dzielnica jest w rękach błękitnych słońc. Zgadza się? Dawniej tak było. Póki zaraza nie zabiła połowy z nich. Już niedługo worcze ich wykończą. Trochę mi ich szkoda. Błękitne słońca miały wszystko na oku. Na ogół utrzymywały porządek w dzielnicy. Dobra, idziemy. Musimy iść. Jasne, zostaniemy tu jakiś czas. Odpoczniemy trochę. Nie przejmuj się, przekonałaś nas. Niczego nie ukradniemy. Wow. Ale my za to, ukradniemy coś. Jest coś do wzięcia. No, ja nie mam oporów. W końcu to tylko gra. Nic tu nie ma. Dobra, idźmy stąd. Dobra, jakie jeszcze pomieszczenia ja mogłam ominąć? Na pewno dużo. Tu coś jeszcze jest, ale jest zamknięte. Dobra, tu też się nie da, okej. No to chyba nie mamy wyjścia, musimy iść. Tu coś jest, ale nie możemy tego wziąć. Myśmy... O Boże, ja już nie wiem, skąd żeśmy przyszli. Wszystko to wygląda tak podobnie. Stamtąd żeśmy przyszli, tak? Tu mogliśmy iść. Tu coś było. Żarcie jakieś. Ale Shepard nie chce jeść, nie jest głodna. Zupełnie jak April Ryan z najdłuższej podróży. Nie jesteśmy głodni, to idziemy. Ej! Co ty robisz, kobieto? Dlaczego ty wyciągasz broń bez mojej zgody w ogóle? Czekajcie. Tu mamy iść? Nie tu mamy iść. O Boże, jak ja się gubię tutaj. O, Shepard. Rusz dupę w którymś konkretnym kierunku. Tu? Nie tu. Schowaj te... Jest czysto!
Nie to. Dobra, tamtą stronę. Ja bym chciała znaleźć tego Mordina Sulusa i skończyć nagrywanie. Jezus, ale to mi nie pozwala, ta gra mi nie pozwala.